tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Postanowiłem nagrać film o ekstrakcie. Ekstrakcie piwa, ekstrakcie w zasadzie powinno się mówić precyzyjnie, ekstrakcie brzeczki nastawnej. Dlaczego? Dlatego, że widzę, że pewnie niektórzy tego nie kumają, a jest to sprawa bardzo ważna. Nie wiedziałem, w jakiej serii to puścić, no bo jeden na 100 to może, jeden ze 100 pytań to może tak niekoniecznie, 1000 ibu, no to w ogóle bez sensu, chociaż może elementy 1000 ibu się tutaj pojawią. Natomiast stwierdziłem, że tu można zacząć nową serię przecież i taką serią będzie Alfabet Piwa. I dzisiejszy odcinek sponsoruje literka E jak ekstrakt piwa, ekstrakt brzeczki nastawnej, czy ekstrakt początkowy też można powiedzieć. Otóż ekstrakt jest to informacja, która dla świadomego konsumenta niesie bardzo dużo informacji i część browarów ją podaje, a część zaczęła tego unikać. Dlaczego? O tym na końcu. Zacznijmy od tego, co to jest ekstrakt i dlaczego ekstrakt brzeczki nastawnej. Co to jest brzeczka? Brzeczka jest to roztwór cukrów w wodzie, który powstaje w wyniku najpierw zacierania, później gotowania piwa, czyli ważenia. Czyli po ważeniu brzeczki, znaczy po procesie ważenia mamy gotową brzeczkę, uwaga, nie brzęczkę, bo brzęczka to jest ptak, naprawdę, możecie sobie wygooglać w Wikipedii, ptak, taki mały ptaszek. Ale jakoś jest tendencja, żeby to przekręcać. Niektórzy mówią brzęczka, nie? Nie. W piwowarstwie jest brzeczka. Stąd też przymiotnik brzeczkowy, nie? Że jeżeli w piwie jest dużo takiej nieprzefermentowanej brzeczki, na przykład w piwie bezalkoholowym, to ono będzie brzeczkowe, będzie smakowało jak brzeczka. Więc brzeczka to jest nieprzefermentowany roztwór cukrów pochodzących ze słodów, które w procesie zacierania, później gotowania nam się pojawiły w tej brzeczce. I teraz, jak popatrzycie w opisy filmów, degustacji, to ja podaję ekstrakt, alkohol, datę przydatności i cenę. Dlaczego podaję ekstrakt? Dlatego, że on nam mówi bardzo dużo informacji. Ekstrakt jest wyrażony zwykle w procentach wagowo. Ja tak podaję w opisie. Czyli na przykład piwo, jakieś tam, na przykład jakiś pils ma 12% wagowo ekstraktu. Co to znaczy? To znaczy, że w tej brzeczce przed fermentacją było 12% węglowodanów. No można powiedzieć w zasadzie cukrów. Dlatego, że właściwie, znaczy, no inaczej, no, niektóre dekstryny nie są cukrami. Dobra, węglowodanów, 12 gramów węglowodanów. Z których następnie powstał alkohol. Dlaczego alkohol podaje się objętościowo, a ekstrakt wagowo? Dlatego, że alkohol jest lżejszy od wody, a ekstrakt, czyli cukry węglowodany, są cięższe od wody, więc alkoholu byłoby mniej wagowo niż objętościowo. No a chodzi nam o to z jednej strony, żeby zachęcić klienta, że popatrz, tutaj jest dużo alkoholu, ale też ostrzec klienta, uważaj, tu jest dużo alkoholu. Nie, dlatego przyjęło się, że się podaje alkohol objętościowo. Ekstrakt podaje się tak jakby normalnie, nie? Co nam mówi te 12% ekstraktu wagowo? Że w brzeczce nastawnej było 12 gramów cukru na 100 gramów roztworu, na 100 gramów brzeczki. Czyli wody z tymi cukrami, nie? 12% z tego to były cukry. Często zamiast procentów podaje się stopnie. Albo balinga, albo plato. Skąd to się wzięło? To są po prostu stopnie w skali nazywanej od nazwisk chemików niemieckiego pochodzenia. Pierwszy był Karl Balling, który pracował w Czechach, więc jest tak jakby bardziej przez czeskie piwowarstwo hołubiony i też przez piwowarów domowych. Stąd mówi się o stopniach balinga. Mówi się też o balingomierzu, balingometrze. Inne nazwy tego urządzenia to jest gęstościomierz, areometr, cukromierz, co jeszcze? Generalnie to jest najczęściej wyskalowane w skali balinga. Następnie
tę skalę dopracowywał Adolf Briggs, też Niemiec. I w Briggsach najczęściej, bo Briggsy są najczęściej stosowane w roztworach cukrowych, przepraszam, owocowych, soków owocowych, i tam się oznacza cukry. I to się mierzy, znaczy w Briggsach są najczęściej wyskalowane refraktometry. Tutaj z kolei mierzy się załamanie światła i ono na tej podstawie się oznacza gęstość piwa, czy właśnie tą procentową zawartość. A następnie Fritz Plato jeszcze tam dopracował. Generalnie te skale są w miarę tożsame, tam różnice się robią po którymś tam miejscu po przecinku. Dla nas możemy przyjąć, że 1 stopień Ballinga równa się 1 stopień Plato, równa się 1% węglowodanów w roztworze, czy w brzeczce. Teraz, co nam to mówi? Dlaczego to jest takie ważne? To nam mówi, po pierwsze, ile potencjalnie może w danym piwie być alkoholu, tak? To znaczy, zwykle stosunek ekstraktu do alkoholu oscyluje około połowy. Przy czym mówimy o alkoholu, ekstrakcie wagowo, alkoholu objętościowo, tak? Im bliżej jest połowy ekstraktu albo wyżej niż połowa ekstraktu, tym piwo będzie głębiej odfermentowane, czyli zostało tam mniej cukrów resztkowych, a więcej poszło w alkohol. Natomiast im mniej poniżej połowy ekstraktu jest alkoholu, tym piwo będzie słodsze, pełniejsze, no i mniej alkoholowe. Czyli jeżeli mamy piwo o ekstrakcie 12 i ono ma 6% alkoholu, znaczy, albo 6,5%, to znaczy, że to jest bardzo głęboko odfermentowane piwo, będzie alkoholowe, będzie puste, będzie mało słodkie. Jeżeli tam jest 4,5% alkoholu, to wiemy, że to będzie piwo, które jest dość słodkie, mało alkoholowe. Tam wchodzą oczywiście niuanse, to jakby osobny temat, na jak czytać etykiety piwa, ale możemy sobie wyobrazić, z tych dwóch parametrów, a właściwie z tego, jak one do siebie się mają, możemy sobie wyobrazić, czego możemy się po tym piwie spodziewać. To jest pierwsza informacja. Druga informacja to jest, jeżeli na przykład liczymy kalorie, to możemy sobie wyliczyć bardzo prosto, ile maksymalnie może być w danej butelce kilokalorii. W jaki sposób? Jeżeli 1% ekstraktu odpowiada nam 1 gramowi na 100 gramów roztworu, nie? Czyli mamy piwo 500 ml. Dla uproszczenia przyjmijmy, że to jest 500 gramów. Nie? W tym to piwo zawiera, dajmy na to, czy miało ekstrakt początkowy 12% ekstraktu wagowo. 1 gram węglowodanów to jest 4 kilokalorie. Czyli 12 razy 4 to 48 razy 5, 240 kilokalorii. Tyle maksymalnie może być w butelce tego piwa. Dlaczego maksymalnie? Dlatego, że oczywiście gdyby to była butelka brzeczki, to tak, to by było 240 kilokalorii w tej całej butelce. Ponieważ to jest piwo, to ten ekstrakt został przefermentowany przez drożdże, czyli zamieniony na alkohol i dwutlenek węgla, częściowo zużyty na jakieś tam procesy życiowe, ale przede wszystkim też część z niego została zużyta do tego, żeby wytworzyć ciepło. Bo fermentacja jest procesem egzotermicznym, z wydzielaniem ciepła, nie? Czyli wiemy, że jak piwo przefermentowało, to na pewno tam jest mniej kilokalorii. I nie musimy tam, na wiecie, bo niektórzy się mnie pytają, a jak to policzyć, bo wiesz, 1 gram alkoholu to tyle, a węglowodanów to tyle, ale nie wiem, ile jest węglowodanów na koniec, bo jak to odfermentowało, jak to liczyć, to skomplikowane. Nie kurwa, to jest proste bardzo. Maksymalnie może być tyle, ile było w brzeczce. Na pewno jest mniej. I tak naprawdę nieważne, ile mniej. Dla zgrubnego tego możesz sobie ten, na pewno nie jest więcej niż 240. Ale jak sobie już weźmiemy piwo 24 Plato, czyli taki imperialny porter bałtycki w półlitrowej butelce, to, to nawet nie trzeba tutaj nic liczyć, nie? Jeżeli tu było 240, to tu jest ile? 480. Aha. W jednej butelce potencjalnie jest 480 kilokalorii. Tak? Ja wiem, że to ryjebanie. To jest w ogóle na osobny odcinek. Kaloryczność piwa. Wracając. Więc
Bardzo dużo informacji nam to daje. Dlaczego zatem browary zaczęły nam tej informacji skąpić? Jak się zaczynała piwna rewolucja, to browary koncernowe generalnie unikały podawania ekstraktu. Dlaczego? Otóż dlatego, że w Polsce i nie tylko w Polsce podatek płaci się od zawartości ekstraktu, a nie od zawartości alkoholu. Dlaczego? Bo łatwiej jest go zmierzyć. Co więcej, no wystarczy taki przyrząd. To kosztuje, wiecie, no 100 zł. Certyfikowany balingomierz, który można w browarze używać, 300 zł chyba, nie? Jakieś tam urządzenia, które by mierzyły zawartość alkoholu, to już idzie w tysiące, nie? I oczywiście duże browary to mają. Ale jaki jest inny problem? Jak ważymy piwo, gotujemy je, to możemy zawsze utrafić idealnie w ekstrakt. Ale nigdy nie utrafimy idealnie w alkohol. Dlaczego? No bo fermentują to drożdże. Drożdże to są żywe organizmy. One mogą być w lepszej kondycji, w gorszej. Mogą być jakieś stresujące czynniki. I raz odfermentuje ci z tego samego ekstraktu do 4,5, a raz ci odfermentuje do 4,8, a raz do 4,2. No i prawo bierze to pod uwagę, dlatego na etykiecie jest podawana zwykle wartość przeciętna alkoholu i ona może się wahać. I to jest wszystko zgodne z prawem, bo to jest to są żywe grzyby, no, grzyby jednokomórkowe, no, żywe organizmy. Nie można, nie są komputerami po prostu. Nie? Natomiast ekstrakt początkowy jesteśmy w stanie wyznaczyć zawsze tak samo. Jak? No tak, że jak nam wychodzi za dużo, to rozcieńczamy do odpowiedniego ekstraktu wodą. Jak nam wychodzi za mało, możemy albo kolejną warką, albo na przykład dosypać cukru, albo cokolwiek i podnieść ten ekstrakt do pożądanego. Nie? I teraz. Browary koncernowe, no nie tylko, no też regionalne, nie podawały ekstraktu, bo próbowały jak najbardziej wyżyłować ten parametr, czyli próbowały z danego ekstraktu, od którego płaciły podatek, uzyskać jak najwięcej alkoholu, bo jak wiadomo, to działa na klienta, tak? To jest ten wabik, nie? 6%. 8%, 9%, nie? Mistrzami w tym są goście z Vanpura, którzy robią tam powiedzmy jakąś 18, 9%, 10%. No. Robią 20%, 12%, nie? No i jak oni to robili? Nie mówię, że akurat ci z Vanpura, ale ogólnie. Generalnie koncepcja była taka. Używamy rzeczy, które głębiej odfermentowują, nie? Czyli tak, jak robisz piwo all malt ze słodu, to zawsze tam będziesz miał ileś ekstraktu słodowego. Ale jak użyjesz syropu glukozowo-fruktozowego, to ono fermentowuje w 100% do alkoholu. Nie zostaje nic na słodycz, także nie ma się co jego bać w piwie, nie? To znaczy oczywiście piwo z syropem glukozowo-fruktozowym jest gorsze niż bez, ale to nie znaczy, że jest tam syrop glukozowo-fruktozowy. Nie, on tam jest po to, żeby właśnie odfermentował bardziej. Więc browary przed piwną rewolucją nie chwaliły się ekstraktem i ukrywały to. Wobec czego jak zaczęła się piwna rewolucja, no i weszli tam ci piwowarzy domowi, weszły browary kraftowe, to wszyscy się chwalili tym ekstraktem. My jesteśmy transparentni, my podajemy wszystkie informacje, my będziemy tutaj wam mówić, wszystko macie, do drugiego miejsca po przecinku, ile ekstrakt, skład, wszystko. No i niestety przyszedł smutny pan z IJHARS-u, a właściwie z WIJHARS-u, czyli z Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Artykułów Handlowych, przepraszam, IJHARS. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolnych i Spożywczych. A WIJHARS to Wojewódzka Inspekcja. Więc przyszedł smutny pan z WIJHARS-u, mówi, dajcie mi to wasze piwo kraftowe. No i mówi, no tutaj, co my tutaj ma, za co można wam dać mandat? No i tam za wszystko można, nie? Naprawdę. Oni, pierwsze co oni sprawdzają, to nie co tam jest w środku i tak dalej, czy to jest trujące, nie trujące, nie. Oni sprawdzają, co jest na etykiecie. Bardzo ważne jest na przykład, czy jest napisane alkohol 6% OBI kropeczka. Jeżeli będzie napisane alkohol OBI 6%, mandat. Jeżeli będzie napisane alkohol 6% bez OBI, mandat. Jeżeli będzie za mała czcionka, przepraszam, wielkość fontu wydrukowanego, wielkość literek, mandat. Jeżeli będzie napisane ALK, skrót polski, a potem VOL, kropka, jak volume, mandat, nie? No ale jak już takie ewidentne skuchy wyłapali, no to we need to go deeper, tak?
kontrola skuteczna jest wtedy, kiedy można nałożyć mandat, tak? Więc we need to go deeper, nie? Jak powiedziałem, przy alkoholu mogą się te wartości wahać, ale nigdzie w przepisach nie jest napisane, jak może się wahać zawartość ekstraktu. Nie ma tego po prostu, nie jest to uregulowane. Wobec czego IJHARS wychodzi z założenia, że jeżeli pan deklaruje, że tu jest 12,1% ekstraktu wagowo, a ja przychodzę i mierzę, jest 12, to niestety, ale pan wprowadza klienta w błąd, czyli pan, jak oni to pięknie określają, fałszuje piwo. I teraz, ponieważ nie ma tych widełek, o ile się można mylić, zresztą teoretycznie nie można się mylić, no bo jak powiedziałem, podatek się od tego płaci. Tylko, że dla celów podatkowych, jak wy zapłacicie podatek od 12,1, a piwo będzie miało 12, to oni nic do was nie mają. Zapłaciliście więcej podatku, alkoholu jest de facto mniej, państwo nie jest pokrzywdzone. Tak? Nie oszukaliście fiskusa. Co prawda, jak będzie 12,2, a wy zapłaciliście od 12, no to już jest mandat, nie? Ale generalnie oni rozumieją, że no, nie jest w waszym interesie oszukiwać fiskusa. Natomiast IJHARS wychodzi z założenia, że wy chcecie klienta orżnąć, a oni klienta bronią. Tak? I wtedy oni ogłaszają, wykryto zafałszowanie w 50 próbkach, nałożono mandaty karne i ludzie już mówią, o kurwa, co oni tam nie wykryli, pewnie bydlęcą żółć czy coś. Nie, wykryli, że było na etykiecie napisane 12,1, w laboratorium wyszło 12,0 albo 12,05 i gumna, nawet nie jesteś w stanie się kłócić, no ale 12,0 na przykład 7, nie? No to już jest to, co do drugiego, a ja nie wiem, no pan napisał 12,1, nie znam szczegółów, ale generalnie dlatego browary wyszły z założenia, że nie będziemy podawać, bo im mniej rzeczy podasz, tym mniejsza szansa na mandat, nie? Także to jest wina IJHARS-u, że ten ekstrakt zaczął znikać, chociaż też spotkałem się w kuluarach, mi jeden piwowar mówi, słuchaj, ja nie lubię pisać ekstraktu, bo jak ja napiszę, że to piwo ma 20, a alkoholu ma 8, to zaraz mi pierdzielą, że a to się wydaje, że powinno być słodkie, a ono nie jest, a tu wiesz, to za mało wyszło, za słabo odfermentowane, za mocno odfermentowane, czyli generalnie im klient mniej wie, tym lepiej śpi. Nie do końca, bo ja akurat nie. No znaczy, jak nie wiem, to się denerwuję, nie? I mówię, że dlaczego nie ma ekstraktu? Więc z jednej strony rzeczywiście browary wychodzą z założenia, po co tego klienta mu tam głowę zawracać tym ekstraktem i tak dalej. Też trzeba powiedzieć, że niektóre browary, teraz to się już nie zdarza, ale kiedyś to było na porządku dziennym, cynicznie na przykład pokazywały bardzo dużą wartość ekstraktu, na przykład 12%, nie? O, ale mocarz, nie? Nie, on miał 6% alkoholu, ale 12% ekstraktu, nie? Dzisiaj już te numery za bardzo nie chodzą, ale były. W każdym razie, część browarów wychodzi z założenia, że w ogóle to w ogóle to klienta nie powinno interesować. Część browarów mówi, ja nie chcę mieć, kurwa, tych problemów, tych mandatów, tego IJHARS-u, weź, kurwa, napisz, zawiera słód jęczmienny, 500 ml, alkohol 6%, objętościowo, koniec, nic więcej nie podajemy. Można to zrozumieć, ale niestety dla mnie informacja o tym, że ekstraktu jest tyle, a alkoholu jest tyle, jest cenna. Dla kogoś, kto chce sobie wyliczyć ilość kalorii w danym piwie, jest cenna. Dla kogoś, kto chce sobie popatrzeć, czy to jest prawilny na przykład porter bałtycki koźlak, to jest ważna informacja. No bo na przykład prawilny koźlak powinien mieć między 16 a 18 stopni plato, czy też ekstraktu wagowo, procentowo. Prawilny porter bałtycki powinien być między 18 a 22. Teraz jak ktoś wychodzi i robi koźlaka na przykład 15 plato, jak browar Amber, no to można powiedzieć, no to taki troszkę session ten koźlak, nie? Troszkę tam można pocisnąć z nich bekę, nie? I znowu ktoś powie, ale on smakuje dobrze. Ale nie jest, nie? Są pewne jakieś tradycje, reguły i tak dalej. I powinno tak być. Jak ktoś pisze na Imperial, pisze Imperial IPA, a piwo ma 15 ekstraktu, no to jest śmiech na sali. To jaki to Imperial, nie? Nie jest to żaden Imperial, albo Double. Więc ekstrakt jest ważny.
Ja apeluję, już wiele razy apelowałem, apeluję jeszcze raz o podawanie ekstraktu, bo uwaga! Są tacy, którzy znaleźli sposób, żeby, prawda, dogadać się z IHARS-em, tak? Czy pokonać IHARS. Zobacz jak, tak? No takim browarem jest browar Palatum. Browar Palatum na swojej etykiecie ma napisane ekstrakt, powiedzmy 12,1 w nawiasie, plus minus 0,3 punktu procentowego. I teraz, wiadomo, że do celów podatkowych oni nie mogą mieć tego ekstraktu więcej niż zapłacili akcyzę, nie? Ale dla klienta, dla jego poinformowania mówią 12,1, ale o 0,3 mogliśmy się pomylić. Czyli może być albo 12,4, albo 11,8. I wtedy, jeżeli się rzeczywiście mieszczą podczas tego badania laboratoryjnego, zleconego przez IHARS, jeżeli się mieszczą w tym przedziale, no to wtedy IHARS może powiedzieć, no niestety, pan poinformował klienta, że tu się może być odchylenie, mieści się w tych widełkach. Czyli można, jak się chce, to można. Bo w ogóle kiedyś to było tak, że nie było zmiłuj, ma być kurka wcelowane tak idealnie, że ma być taki ekstra jak ten. Dzisiaj od tego odchodzimy, no bo jeżeli cię fiskus nie ściga za to, no to po co będziesz cukier dodawał, nie? Znowu musiałbyś go na etykiecie ujawnić, nie? A też zaraz się będą pytać, a po co ten cukier? A po co ta maltodekstryna, nie? A to też może być do korekty ekstraktu. W każdym razie, ekstrakt jest ważny, należy go podawać. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie w komentarzach. Możecie też wrzucić, jakie kolejne hasło powinno się tutaj pojawić. Nie musi być po kolei, bo jak widzicie, zaczęliśmy od literki E. No i cóż, mam nadzieję, że ta seria się wam spodoba i będzie takim też wytłumaczeniem, dlaczego pewne rzeczy są ważne. Jak to mówiłem, czy jak to napisałem na swojej książce. Wszystko, co musicie wiedzieć, żeby nie wyjść na głupka. To by było wszystko w tym odcinku o ekstrakcie brzeczki nastawnej. Tak się precyzyjnie to nastawia. Czy też po prostu ekstrakcie piwa. To by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć.